uniwersum katolickie zostało tym filmem mega wstrząśnięte. To już właściwie jest multiversum, bo jak dowiadujemy się z samego trailera, przeprowadzenie tego egzorcyzmu będzie wymagało połączenia mocy kilku wierzeń. Captain Planet, motherfucker. No i to trochę komplikuje sprawy, bo u katolików diabła zwalcza Bóg, a tamci wierzą w innego Boga, albo nawet nie w Boga, więc w sumie to w diabła jako takiego też nie wierzą, ani nawet w demony. A ty dzisiaj kogo wypędzasz? W sumie to już nie wiem, trochę się pogubiłem. Ty? A ty? Kogo ty wyznajesz? Zoltan! 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 Dobra tam, pierdoły, pogubiłem się. Egzorcysta, wyznawca. Egzorcysta, wyznawca to requel. Jak nam wytłumaczyli w Krzyku 6, to jest taki sequel, który jednocześnie jest rebootem franczyzy. A ten film dodatkowo jest pierwszym z trylogii filmów spod znaku egzorcysty, które powstaną. Więc jest to trylogia requel do Egzorcysty z 73 roku, czyli filmu, który ma 50 lat i po dzisiaj uznawany jest za arcyhorror i jeden z najlepszych filmów ever po prostu. Jak mawiała stara reklama, wyzwanie to ubranie. No dobra, no szarpnęli się, nie ma co. W tym filmie mamy dwie dziewczynki, które pewnego dnia znikają po szkole i odnajdują się po 3 dniach, ale mają w środku pasażerów na gapę. Ci pasażerowie trochę komplikują im życie. Po pierwsze, wyraźnie pogarszają im pecha skóry. Po drugie, zmuszają je do takich bardzo niefajnych, niemiłych zachowań. A po trzecie, chyba zmuszają je też do tranzycji hormonalnej, bo głosy tym dziewczynkom mocno się obniżają. I jak zawsze w takim filmie, główni bohaterowie muszą przejść swoją drogę, żeby uwierzyć w to, że to faktycznie jest to pętanie. Muszą wtedy, jak już tą drogę przejdą, znaleźć kogoś, kto odprawi odpowiednie egzorcyzmy i muszą odprawić egzorcyzmy. To w sumie scenariusz każdego filmu o pętaniu. What? How is that possible? Isn't it obvious? No cóż, można się zastanowić, po co stawiać się w teoretycznie przegranej pozycji wchodzenia w buty po najlepszym horrorze wszechczasu, przynajmniej tak powszechnie uznawanym, i w buty po jednym z najlepszych filmów kinematografii, tak jak mówiłem ogólnie. No i jak to po co? Studio Universal odchudziło się o $400 milionów za prawa do nakręcenia trylogii opartej na egzorcyście. To znaczy, że nawet jak ten film poradzi sobie średnio, to kolejne dwa pewnie i tak powstaną, skoro już tyle hajsu wyłożyli. I nie będę nawet próbował porównywać tego filmu do OG Egzorcysty, bo się nie da. Jest zupełnie inny zeitgeist w ogóle tamtych czasów i dzisiejszych. Inne uniwersum. Ale muszę ten film skomplementować za to, że bardzo elegancko, subtelnie składa hołd oryginalnemu egzorcyście. I wcale nie mówię o powrocie Ellen Burstyn. I powiem wam, od dłuższego czasu nie przeszkadza mi to, że filmy oparte są na jakimś pewnym schemacie historii, tak jak właśnie filmy o opętaniu. No bo jak się nad tym zastanowimy, nie wiem, filmy o miłości mają tak samo, filmy o zemście mają tak samo. Dużo naszych ulubionych filmów, szczególnie tych gatunkowych, w sensie horrorów, ma tak, że jest pewnym remiksem albo takim wcieleniem już innej historii z innego multiversum. Powinienem powiedzieć uniwersum, kurwa, już się pogubiłem w tych wszechświatach. Historia już nieraz pokazała, że pewien schemat historii od Odyseusza po dzisiaj można opowiedzieć ponownie, ale w ciekawy, oryginalny sposób, owijając go w swój własny charakter, w swoją własną osobowość jako scenarzysta czy reżyser. I to udało się twórcom Egzorcysty Wyznawcy. Ostrzegam tylko od razu, to nie jest film dla typowych popcornożerców. Nie ma tu jumpscare'u za jumpscare'em za jumpscare'em, jak mieliśmy ostatnio na przykład w Zakonnicy. Nie, tutaj tych jumpscare'ów są chyba dosłownie 2. I są tak dobrze wykonane, że na obu podskoczyłem w fotelu i aż mi głupio z tego powodu, bo przynajmniej jeden powinien był przewidzieć. Powinienem był przewidzieć przynajmniej jeden. A dlaczego dałem się złapać na te jumpscary? Prawdopodobnie z uwagi na jeden z tych aspektów, w jakie ten film składa hołd oryginalnemu egzorcyście. Twórcy nie spieszą się i dają sobie czas na to, żeby zbudować świat i dać nam trochę w nim pożyć, w takiej zwykłej, trochę szarej codzienności. W ten sposób obniżają naszą czujność i jak wszystko zaczyna się walić i zaczyna się walić szybko,
to czujemy to samo, co czują te postaci. Po prostu jesteśmy zaskoczeni i jesteśmy zaangażowani. Ogłoszenie parafialne. Na moim TikToku i fejsie znajdziesz więcej informacji na temat tego, co na bieżąco oglądam i co o tym myślę. Znajdziesz mnie też na Facebooku, wszędzie jako OMB Horror. A wracając do zaangażowania i emocji, byłem naprawdę zaskoczony, jak cała obsada dała radę. Dwie dziewczynki, i tutaj się będę musiał wspomagać, Angela grana przez Lydię Jewett i Catherine grała przez Olivia O'Neill, spisały się znakomicie. A przyznam wam szczerze, osobiście, tak tylko między nami, po obejrzeniu trailera byłem mega uprzedzony. Jakby nie kupiły mnie te dziewczynki, wręcz byłem zdecydowany, że mi się to po prostu nie będzie podobało, ich role mi się nie będą podobały. No nie przekonały mnie jako opętane. A w kinie mnie totalnie zaskoczyły. Szczególnie Lydia Jewett, ale przyznaję, ona miała dużo więcej czasu ekranowego niż aktorka grająca Catherine, a ta grająca Catherine, jak już miała ten czas ekranowy, to też naprawdę dawała radę. Mamy też oczywiście legendarną Ellen Burstyn, która odtwarza swoją rolę z oryginalnego Egzorcysty i mimo swojego wieku, nie wiem ile ta babcia ma lat, ale świetną robotę zrobiła w tym filmie. Miała dużo więcej w sobie życia i przekonania niż się spodziewałem. Wydawało mi się, że to będzie tak zwany geezer teaser, czyli taki motyw marketingowy, kiedy twórcy wrzucają do swojego filmu jakąś tam aktora czy aktorkę z dawnych lat tylko po to, żeby pokazać tą postać w trailerach i ściągnąć ludzi do kina, tak jak się robi ze Schwarzeneggerem, Stallonem, czy robiło jeszcze niedawno z Bruce'em Willisem, którzy w trailerach pokazywali się, a w filmie ich prawie nie było. Tutaj Ellen Burstyn odtwarza swoją rolę z Egzorcysty. Nie ma jej w tym filmie bardzo dużo, ale jest tyle, ile jej potrzeba i jej postać ma wpływ na to, co się w filmie dzieje. Mamy też Anne Dowd, którą osobiście uwielbiam, a wy możecie ją kojarzyć chociażby z roli cioci Lidii z Opowieści Podręcznej, czy nawet z Hereditary. Trochę mniej kupiłem Leslie'ego Odoma Juniora, ojca, aktora, który gra ojca Angeli. Nie powiem, żeby zagrał źle, bo miał kilka takich momentów, gdzie było widać, że aktorsko jak najbardziej dawał radę, ale bardziej chyba przeszkadzało mi to, jak jego postać jest napisana. No bo ta postać jest łamana po prostu... całkowicie łamana jest, przynajmniej 3 razy w tym filmie. I nie było tego widać w tej postaci, że ona jest złamana, że psychicznie przychodzi jakieś takie drastyczne metamorfozy albo otrzymuje jakieś drastyczne ciosy od życia. Brakowało mi tam pewnych skrajności, trochę więcej odwagi. Zresztą nie tylko u niego, ale o tym zaraz. A propos Ellen Burstyn, wiesz, że nie chciała zagrać w tym filmie? Ba, nawet odmówiła udziału. Ale studio powiedziało tak. Ellen, chodź, zobacz. Jest 2 razy większy niż ostatnio, kiedy go widziałaś. No i Ellen się skusiła na 2 razy większy stosik pieniędzy. Ale żebyście nie myśleli, że sprzedała duszę diabłu. Całość swojej garzy przeznaczyła na stypendium aktorskie w lokalnym koledżu, gdzie działa też organizacja aktorska, w której ona jest członkinią. Cały hajs, całą garzę. No, jak tu nie kochać tej kobiety? Od strony technicznej film stoi bardzo dobrze. Wspomniałem już o tych jumpscare'ach. Naprawdę dałem się złapać jak dzieciak. Ale podobało mi się. I zdjęcia, i praca kamery, i muzyka, efekty dźwiękowe. Wszystko jest bardzo fajnie zrealizowane. Nie zwraca właśnie na siebie uwagi. Nie przeszkadza nam w tym, żeby odbierać realia tego świata, który się dzieje i jednocześnie pomaga nam się w tym świecie zatapiać, co po prostu buduje większe zaangażowanie i możliwość trochę większej takiego empatyzowania z tymi postaciami, które widzimy na ekranie. A teraz mała złośliwość od nieżyjącego już Williama Friedkina, czyli reżysera oryginalnego Egzorcysty. Podobno niedługo przed śmiercią Friedkin powiedział swojemu przyjacielowi, który jest krytykiem filmowym, nazywa się Ed Whitfield, coś takiego. Ed, ten koleś, który zrobił te nowe sequele do Halloween, ma zrobić sequel mojego filmu, Egzorcysty. Dokładnie tak. Moje największe dzieło będzie rozbudowane przez kolesia, który zrobił boski chillout, czyli film Pineapple Express. Nie chcę tego dożyć. Ale jeśli jest coś takiego jak świat duchów, będę mógł wrócić i zamierzam wtedy opętać Davida Gordona Green i zamienić jego życie w prawdziwe piekło. A w ogóle dygresja. Wspomniałem o kwestii z garzą Ellen Burstyn, a kojarzycie Michaela Sheena? Michael Sheen to taki walijski aktor, którego możecie kojarzyć z obecnie wypuszczonego serialu Dobry Omen, z sagi Zmierzch, czy z chyba 2, nawet 3 części Underworld. Otóż Michael Sheen cały swój dorobek z każdej roli, którą gra,
przekazuje na cele charytatywne. Kilka lat temu został, jak sam to określa, aktorem non-profit. W 2019 roku sprzedał dwa swoje domy, z tego co rozumiem jedyne jakie wtedy posiadał, po to, żeby wesprzeć organizację charytatywną, która działa na rzecz bezdomnych, której odcięto finansowanie państwowe i która miała po prostu być zlikwidowana. A on ją wspierał od lat. Kiedy o tym usłyszał, stwierdził: fakt jest szczyt, sprzedaję swoje domy, daję wam pieniądze i od dzisiaj wszystko, co zarobię ponadto, co ten potrzebuje, daję na cele charytatywne. To jest wzór, jakiego dzisiejsza młodzież potrzebuje. Tak naprawdę takiego wzorca to bardziej by potrzebowało moje pokolenie. Muszę się do czegoś jeszcze przyznać. Przed seansem Egzorcysty Wyznawcy obejrzałem kilka recenzji i jechały ten film od góry do dołu. No to szedłem do kina z takim nastawieniem, że to będzie gówno i że też będę musiał go zjechać od góry do dołu. Ale przekonała mnie do niego już pierwsza scena, prolog, który tak jak w oryginalnym Egzorcyście dzieje się na egzotycznej ziemi, o ile egzotyczną ziemią można nazwać Haiti. Już w tym prologu coś mi zaskoczyło, że to będzie dobry film, że to jest dobrze wyreżyserowane, że to się klei i już od razu na prologu to kupiłem. I teraz wrócę do tematu, który zostawiłem wcześniej. Już miałem takie wrażenie, że to jest lepiej niż przeciętny Blumhouse. Ha! Cały czas do tego zmierzałem. Blumhouse to chyba obecnie największe studio produkujące horrory. Mają u siebie takie franczyzy jak Halloween, Creep, Paranormal Activity czy Naznaczony. Robią filmy rozrywkowe i robią je bardzo dobrze. Tak jak James Wan. Robią je bardzo dobrze i bardzo sztampowo i zachowawczo. I nie zrozum mnie źle. Nie przeszkadzało mi to w trakcie oglądania filmu, że coś jest sztampowe albo zachowawcze, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie było tu ultra oryginalnych koncepcji, ale był tu jakiś taki znany, solidny szkielet, który był opowiedziany w nowy sposób. Natomiast brakowało mi polotu, jakiejś takiej kreatywności, czy w pracy kamery, czy w kadrach, czy w efektach dźwiękowych, w czymkolwiek. Ten film tutaj niczym, absolutnie niczym nie zaryzykował. I zastanawiałem się, dlaczego normalnie w filmach Blumhouse'a i Jamesa Wana mi to przeszkadza, a tutaj nie. Wydaje mi się, że to dlatego, że tutaj scenariusz i reżyseria mimo wszystko były wyraźnie, nie chcę powiedzieć lepsze, ale takie bardziej filmowe niż horrorowo-rozrywkowe. Nie wiem, czy łapiesz, o co mi chodzi. Bo nie mogę też powiedzieć, że to jest poważny film, dramat, nie? Ale nie wiem, nie umiem się wysłowić, nie jestem profesjonalnym recenzentem, fuck off. Hej ty! Tak ty. Potrzebuję twojej pomocy. Próbujemy dobić z tym kanałem do 1000 subskrybentów, zanim strzeli mi roczek. A to już niedługo. Możesz pomóc. Daj łapkę, zostaw komentarz. Jeśli nie wiesz jaki, to jak zawsze daj hashtag dobry horror. Subskrybuj. A jeśli będziesz dla mnie taka miła albo taki miły, to podziel się którąś z moich recenzji ze swoimi znajomymi. Czy to na swoim Instagramie, czy to na jakichś grupach facebookowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie masz znajomych, którzy też lubią horrory. Podzielcie się tym kanałem ze światem, a będę dalej go tworzył. Albo i nie. Wasz wybór. W sensie, i tak będę go tworzył. A tak na serio, chciałbym dobić do 1000. To taka ładna, okrągła liczba. Tak czy siak, wracając do recenzji, dosyć o mnie. A więc, czy ten film wprowadził bałagan w uniwersum katolickim? Czy kościoły w twojej okolicy zaczną płonąć? Tak jak niektórzy chcą, żeby kościoły w twojej okolicy zaczęły płonąć, tak samo niektórzy chcą pluć na ten film po 1000-krotć, ponieważ śmiał on wejść w buty arcyfilmu, arcyhorroru Egzorcysta z 1973 roku. W mojej ocenie jednak, tak jak rzadko kiedy, ten requel po pierwsze nie napluł na swoich przodków, po drugie złożył im gustowny hołd, nie jadąc na ich plecach i po trzecie pokazał własną osobowość. Wiem, że to nie jest film dla każdego. Tak zresztą jak oryginalny Egzorcysta. I chociaż nie ma w nim takiej śmiałości i odwagi, jaka była w oryginale, to nie mamy też czasów, że ludzie są dzisiaj aż tak świętojebliwi i film o opętaniu może wzbudzić jakieś globalne kontrowersje na całym świecie. No już, powiedzmy sobie szczerze, czasy, kiedy filmy są banowane za jakieś obrazoburcze treści, te czasy już odeszły. I podczas gdy ten Egzorcysta Wybawca nie jest kinem wybitnym, jest odejściem od takiego sztampowo-tandetnego, schematycznego kina w horrorze, jakie mamy ostatnimi czasy w wykonaniu właśnie uniwersum obecności z zakonnicą na czele, czy Piły, czy nawet Krzyku. Nie hejtuję tych franczyz,
Może niektóre hejtuję z nich, bo wiadomo, co kto lubi. Ja tak czy siak z czystym sumieniem i w dobrej wierze daję temu filmowi 8 na 10. Gdyby ktoś w Blumhouse miał większe jaja i pozwolił osobom kreatywnym, które stały za tym filmem, no trochę poryzykować, trochę się pobawić, trochę poeksperymentować, to ten film mógłby być taką solidną dziewiątką, bo to naprawdę jest potencjał na zajebisty horror. A jest po prostu bardzo dobry. Czuję, że powinienem był zmieszać ten film z błotem, bo wszyscy mieszają go z błotem, ale z drugiej strony zmieszają z błotem piłę 10, a nikt nie miesza piły 10 z błotem, więc idziemy pod prąd, robaczki.